nie jest jakby nową tezą, czy na pewno nie jest to moją tezą, że problemy Polaków w Norwegii mogą rozwiązać tylko, można rozwiązać poprzez dobre zorganizowanie się Polonii. Czy no nie uważasz, tylko przez zorganizowanie się Polonii, ale w dialogu z władzami. Tak, tak, w dialogu. Tak. Znaczy norweska strona oczekuje, że Polonia będzie mówić jednym głosem i zostanie zorganizowana. Biorąc pod uwagę choćby nawet środowisko prawnicze, które się dystansuje do całej akcji Murem za konsulem, a oczywiście pomagają rodzinom, czy my się nie potrafimy zorganizować, bo nie możemy, nie potrafimy, czy ktoś nad tym czuwa? No ewidentnie tutaj zakrawa na to, że ktoś nad tym czuwa, żeby środowisko polskie od lat wielu nie było skonsolidowane. Ja nie powiem ilu, wielu lat, a szczególnie to się nasiliło przez ostatnie 5-6 lat. Ja jestem zdruzgotana tymi coraz to nowymi rewelacjami, które są tutaj pokazywane i w rozmowie z wieloma innymi ludźmi, którzy dużo działali, nie są na pierwszych stronach gazet, są w cieniu, są wręcz usunięci z kart historii. Jesteśmy zbulwersowani tymi samozwańcami, którzy się pojawili w Norwegii, ponieważ Norwegia miała bardzo dobrą renomę, jeżeli chodzi o Polonię. Zawsze się śmialiśmy, przepraszam, że użyję tego określenia, ale w poprzednich latach był tak zwany Invandringstopp w Norwegii. Bardzo ciężko było tutaj w ogóle komukolwiek z Polski wjechać, podczas gdy Szwecja miała wrota otwarte bardziej. I zawsze się śmialiśmy tutaj tak pod nosem, jak gdyby, troszeczkę z przymrużeniem oka, że Szwecja to była takim sitem, która przesiała Polonię i mieliśmy tutaj fantastyczną, fantastyczną grupę Polaków, niewielką, ale naprawdę bardzo skonsolidowaną, solidarną w rzeczywisty sposób. Polaków było mniej, ale byli bardziej zorganizowani, tak? Tak. Przez wiele, wiele lat zresztą współpracowali tutaj Polacy z bardzo znamienitymi instytucjami, włącznie z Instytutem Nobla, tudzież innymi, z Eidsvoll, no, mogę szereg przykładów przytoczyć. To, co się dzieje jeszcze na rynku tak zwanym, ja powiem, właśnie radców prawnych w Norwegii, bardzo dużo jest procesów czy spraw, niekoniecznie procesów, niekoniecznie wszystkie lądują na wokandzie sądowej, gdzie Polacy są jak gdyby albo osobami poszkodowanymi, albo są no, po prostu o coś tam posądzani. I proszę mi uwierzyć, nie słyszeliśmy o żadnym prawnym tutaj procesie, w którym pan Artur Kubik byłby występował jako prawnik, bądź taką sprawę prowadził.